Naprawdę ciężko jest, naprawdę jest ciężko. Na pewno, tak mi się wydaje, że przede wszystkim no, higiena osobista, wiadomo, prawda, no bo do tej pory człowiek, wiadomo, no, puszczał wodę, nie ograniczał się z tym, prawda, a teraz no, jednak trzeba oszczędzać tą wodę, prawda, trzeba liczyć te litry, które się wylewa, no ale można z tym żyć, no musimy. Człowiek się zapomina, zęby, oj, trzeba inną wodę wziąć. Nawet takie, umyć ręce, no nie wiedziałam na początku, teraz już wiem. No to trzeba mieć nalaną, żeby tam myć, w tej miedniczce, a nie, żeby się nie zapomnieć. Trzeba się pilnować. Na pewno kąpać dzieci, prawda, bo tej wody troszeczkę więcej trzeba, ale ja sądzę, że jakoś ludzie sobie tam zabezpieczą i coś zrobią. Chodzi o zęby i tak dalej, prawda, i to, co sanepid zalecił. A tak poza tym to nie ma żadnego kłopotu. Bo na herbatę, na kawę, no to za wiele tego człowiek nie używa. Te używki to tam raz, dwie, może trzy w ciągu dnia. Ale kąpiel, naczynie i to jest najważniejsze. Musimy sobie dać radę, a Urząd Miasta, no widzę, że są dowozy i nie ma tam. Wiadomo, że spóźnienie jest między jedną ulicą a drugą, bo nagle tu będzie więcej ludzi, on tam troszeczkę dłużej zostanie. Tutaj też, ale w miarę możliwości czekają na tych ludzi i widzę, że nie jest aż tak, żeby w ogóle nie było. I myślę, że podzielam, że dobrze sobie poradzi.